bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Rolnikowo.pl. Dzisiaj akcja Las Huperola. Jedziemy sobie do lasu, tutaj do Karola na działkę. Będziemy ją czyścić z takich sosen. Dzisiaj, że mam wolne, no to mówię, pomogę chłopakowi. Jak zawsze Karol mi też czasami pomaga w niektórych rzeczach, także ja dzisiaj mam wolne, więc pomogę mu dzisiaj transportować to drzewo i wycinać. I lecimy sobie na dwa zestawy, 30 i ruski. Ja ciągnę bitkę i furę. Karol ciągnie furę. No i lecimy sobie, mamy jakieś 2 km na miejsce, chyba jakoś tak, 2,5 na działkę. No i tam będziemy działać. Mamy jedną piłę, mamy drugą, jeszcze pan Zbyszek podjedzie. Ekipa będzie konkretna, jakieś ognisko, kiełbaska i te sprawy, jak to na akcji las. Sami wiecie jak jest. Także widzimy się na miejscu, no co tutaj dużo mówić. O kurde, jakie tutaj werdety. No i dojechaliśmy do lasu. Jest i Stachu, brakuje trzeciego zawodnika, czyli taty. Gdzie jest pan Zbyszek? Ja się pytam. Pan Tata Zbyszek dojedzie. Miał być a robota stoi. Zaraz dojedzie, no. No jest trochę lasu, widzicie, tu jak tej linia, tam. No. W porównaniu do moich sosenek to tutaj dwa razy takie, bo 3 niektóre. No jest to trochę drzew. Samosiewy, nie? No. Samosiewy no widzisz, najlepiej tu rosną niż takie sadzone. Bo tu jest sam piach, bo tu wiesz. U mnie tam też było posadzone, ale to było wszystko, częściowo ludzie powyrywali. Bo to no widzisz, a tu sam piach i to widzisz ile tu jest szyszek, samosiewy. To i 20 lat to rosło i zobaczcie co tu się stało, nie? Bo to orane było może 20-25 lat temu. A wszystko zarosło. Ta czarnoziemy, kurwa. Pokaż jaki sprzętami operujemy. To jest Husqvarna 445. A tu mamy NAK CST 52, 3 konie masz. Wujka piła, tatko dowiezie za godzinkę naszego sztila. Tam jest, nie wiem, to jest HS jakiś tam chyba. Ona ma, nie wiem, 1,5 albo 2 konie też, ale już 13 lat licha, już wyjechana. Łańcuchy żeśmy wczoraj odszyli i tam prowadnicę ma kupić i założy i dojedzie, bo pojechał na miasto i co, no i już trochę metrów przywiezione, a tu nic nie ubyło z tego lasu, człowieku. I tak to jest. My to nie jesteśmy jakimiś tam drwalami, także nie spodziewajcie się tu jakichś mega szkoleń. Nie, jak my jesteśmy te amerykańscy drwale, zaraz to będą... Dawaj kaski, dawaj kaski. My nie jesteśmy takie właśnie tam... BHP, ale buty są BHP, nóg nie przytnie. I co, będziemy powoli tu kłaść te sosenki. No jest trochę tego, no jest, co by tu się nie mówić, to jest tego. Także co, bierzemy się za robotę i... Czekaj, ta. Palimy maszynę bez sania, bo już zagrzana. Dobra. No to jaki jest plan działań? Której tniemy? No ja bym tamto jedno kładł. Tamto byś kładł? No. Potem byśmy oczesali może. To tak wiesz, byśmy się rozszerzali to kółko, nie? Środka. Z taką kanciapę robimy, wiesz o co chodzi. No. Nie ruszamy. No bo chyba, że będziemy szli w tamtą stronę, ale tu widzisz co jest, tu są fajne proste, nie? To by się fajnie kładło znowu, jakbyśmy szli w tamtą stronę. Nie wiem, to tata zaplanował sobie jakoś tam tę ścinkę, nie wiem jak on to, ale możemy tu po zewnętrznie na razie kłaść, nie? Czyli co, na przykład tego mogę ładować? No ładujemy chyba tego, nie? Ładujemy. No to dawaj, grzej sprzęta. Podcinaj i ja biorę się i kładę następnego, no. Kładź w samą stronę. Tamtą pójdę. Tu? Ty, bo tu sprzęt jest. Tam kłaść, to się go wyciągnie od razu, będzie prościej, wiesz o co chodzi? Żeby go też było łatwiej wyciągnąć, nie? Ciapka nie poszła. Nie, no tamte musisz. Tnij, panie, tnij, ja też się biorę. Już wyciągałem pierwsze sztuki. Musimy potem posprzątać ten bałagan, bo potem się nie będzie dało tam wejść nawet. gałęzie na kupę i załóż to na linkę, a potem będzie, wiesz. Twarda linka, co? Ale robi robotę. Lecimy z tym dziadem na tę stronę. Tam piłą to się nie da. Co, to chcę spuszczać tą stronę, żeby wyciągać było łatwo. To chcę spuścić na tą stronę, żeby łatwo ciągać. Wiesz? No. Ścinasz to? No to ścinaj se. Tym to się nie da, kurwa, z boku i nie chcę to jechać. Pizdu z taką piłą. Nak. Nakiem to idzie, ale długa prowadnica i gówniano się tnie. Niech sruci to i wal tamto krzywe na wprost. To leci tu, a tamto, wiesz. I idzie. To tylko do gałązek. Już nie nadaje się te 13 lat już. Leci, Bujnij ręką! Bujnij ręką! A coś słabo tam smarowanie z prowadnicy słabo w tym. O! Czekaj, pchnie się to. Dawaj, pchniemy na tamtą stronę. No wiem. No. Dawaj na tamtą, pniemy. Kurwa. Niech idzie na gałęzie. A weź. Co? Nie da rady. Dawaj ją pchniemy. Czekaj, no dawaj, spróbujemy. Na gałęzia się zaparła. A jakbyśmy ciapkiem ją pociągnęli? To zahaczy tak linę? Zahaczy. Dawaj, pchniemy ją jeszcze, bo się za gałęzie zaparła. Bujniemy ją, chodź. Albo tu do tyłu ją i tyle. Którą? To jest... A tu nie zawsze tutaj wziąć. Krzywo. Czekaj, weźmiemy jakiego. Krzywo tutaj było. Linką to by ją pociągnął. Chyba, że tak. Nie pniesz się, co ty za ciężkie. Weszła w ziemię już, co ty. nie, to ja mam tutaj. Puść. Piłę weź. Szybko. Dobra, tu ją przeciąć i ją opadnie. Znajdzie się ten kawałek. Dobra. A niech pan zaczeka, jakby ją tamtego... Nie, lepiej nie podchodź, bo... O. Nie ma co tu wie. Dobra. Ja, ładny powiew wiatru. Piła to się nie nadaje. Ta piła to już mocy nie ma nic. Łańcuch tu, w tej pile już siada silnik. Łańcuch lepszy, złapie ci i koniec. No. wiesz. No, złapiej. Trzeba ją pałować. I podjeżdżać delikatnie, wiesz. Mówię, łańcuch naostrzony. Normalnie powinna iść, ona i staje. Kurwa, trzeba pałować i po trochu. No i tak, południe wybiło, parę minut po południu. Co? Piotruś na drugą zmianę. Ty dawaj, Stachu, przyniesiemy tego pniaka i będziemy mieli taboret. No tego, co tu jest zaraz. Taki, wiesz, nacięty. Tu dalej kawałek taki. Ten nie, tylko tu jest taki w miarę. Akurat banan pod ognisko. Mateuszowi daj. Kurwa, jebie po oczach. Gdzie będzie siedział, tata będzie dym leciał. No to za blisko postawił tego knioka. Ale dopiero co nie leciało. No właśnie, mówię. Idziesz se... Chodź. Siedź. Dawaj do tyłu. Kurwa, czekaj, bo... O! Widzę, widzę. Ściągę to. Człowiek mało co zrobi, no nie? Guzik, tu mokry cały, nie? Kurwa, w dupie mam to siedzenie. Monoczy nie widzę. Bo podmuch powietrza z tyłu zasłaniasz i wszystko leci w tę stronę. Jak dla mnie, jaki szeroki jestem, nie? O, to ty tam siedzisz dlatego. Jak dawniej palili, kurde, w szałasach takie ogniska, kurde, i na tym. I tam spali. No widzisz. Jak kiełbaska? Śląska. To Śląska? No. No mój, no zapomniałem, wie pan, walentynki wczoraj były. No chciała, że wczoraj przyjechała, coś tam zapomniała pewnie. Nie wiem. Za tutaj dym przyjdzie. Dmuchaj w drugą stronę. Co ty słuchasz za badziewia? Ja wiem. Pojedzone. Można lecieć. Jedziemy z pierwszym transportem. Jak tam powiadasz? Kiełbaska najedzona się odechciała robić. Bo człowiek siadł, nie? Pan Zbyszek mówi, jedz Mateusz, jedz. Musisz rosnąć. Masować. Najgorsza część roboty. Najgorsza część roboty teraz ona przed nami. Zaczniemy od tych tu. To? Od tych tu zaczniemy, nie? Skrócić, no. Niech stoi. Akumulator pół roku leżał i zobacz, jak dyga elegancka. No to idę po ten posztyla i ciechamy. No już, wystygła i nie chce dygać. No, ledwie, ledwie. Gdzieś tam leży u babci jeszcze. Gdzieś tam u babci leży. Na to trzeba odwrócić. No nie zawijaj. No przejdź se. No elegancko. Gabaryty. No. Gabaryty. Dobra, dawaj teraz tego tutaj. Czekaj. Tu, tego, tu. Tego na spód. Zamyśl się miejscami tam. Idzie? Suche? Czekaj, krzycz, rozbujamy. Ja miałem rozbujamy, a ten już. Ja wykłonicę się dało wyjąć. Zamień się. Aha, dobra. Trzymaj drzewo, żeby nie spadło. Otrzymam. Chodź. No dawaj. No zobacz, ledwo co. No ledwo co, nawet że mnie nie ziaj, no. Nie ziaj, no, teraz mnie ziaj. Dawaj. Opa. Ale krzywe. Takie banany się poładuje i... No kurwa, ale tu ładujesz, że i trzymasz na drugiej stronie. No, że trzymasz. Musimy dłuższe ciąć. Za krótkie. Odwracamy go? Nie, wytrzymać. Aha. Odskoczyła. Odwrotnie. Podnieś. Tego to... na połówkę, nie? No. Tu gdzieś jakby strzelił. Muszę tego dłuższego między tego drugiego na pół. Tego? Nie wejdzie akurat? Tam. Tego. Tego? Będziemy strzelić. Wiesz i... Na to chodzi fajnie. Czekaj, ja tamtego dużego walnę. Będzie tyle? Włożymy go tu od skłonicy już chyba. Tu akurat metr z tego będzie, a tu wiesz. Tego tu się położyły. Nie położymy go od skłonicy? Skłonica jeszcze była, wiesz, wykładana do co innego. Na środek chcesz go? Nie, dźwigaj to ja mówię. Nie ma, nie jest ciężki. Co? No nie jest ciężki, odsuń się Stachu. Do przodu. O, jest czego do przodu? No tu trzeba by... Tego banana, nie? No dalej. Czekaj. Niech leży, będzie dobrze. Dobra. Tu się wrzuci coś. Tego można wrzucić. O. Między te kulnice. O. O. Tego dużego też będzie trzeba tak ciabnąć na metr i się go walnie. No możesz tutaj wziąć, żeby założyć. Ale tego, czekaj. Może, tego najgrubszego z tej kupy, nie? Do tego trzeba by... O, chuda go, chuja. Bo prosty, nie? Tego będzie ten też do chuja. Czemu nie? Sęku już. No jest sęku. I poszli z pierwszymi transportami. Coś tam już się uzbierało. To teraz przywieźliśmy i w sobotę, a tam z zeszłego roku. Dobra, bierzemy i jedziemy. Dobra, dzisiaj kurwa gasie to ognisko. Trzeba, no ta tapnioczka robi. O! I teraz jedni se klina i człowieku samo padnie. No i ogień. Dobra, pchnij, bo o gałęzie się zaparła. O gałęzie się zaparła. Co? O gałęzie się zaparła, musisz pchnąć ją. O. Kurwa, ale męczarnia tą piłą. To się nie da ciąć. Nie podaje bardzo oleju chyba na prowadnicę. O. Zagnojona. Jak ma tu to podawać? Ten olej. Nie patrzy. Na łeb leci. O. Jak to ma działać? Kurwa. Dobrze jak taki gnój. O Jezus. Szybki serwis, wyczyścić dziada, bo taka zagnojona, to gdzie ona ma dobrze smarować te prowadnice? A nie wiem, nie smaruję im dobrze chyba prowadnicy, bo... Ale jak dziwić się, jak to tak zagnojone jest wszystko. Gdzie to tu smaruje chyba? No i wiesz, nie chcę, wiesz, dobrze smarować, nie? Bo jest ubrudzone to. Gdy nie smaruje, to nie jedzie. No właśnie. Nie ma nic cieńszego. A weź ten, odpal ją teraz i przegazuj. Czekaj, wezmę tu jeszcze to wszystko, cały ten mechanizm zapieprzony. Nie wyczyścił, dlatego zapomniałem powiedzieć, żeby to wyczyścił przed założeniem prowadnicy. O, tu jest coś. O kurwa! Jak tu go złapać? Idealny na bark. Jebane. Kurde. Spacer farmera. Kurwa, ciężki był. Lepiej, że go poderwał w ziemi. Tu? Co? Pasa ma. Tamtego już. Jedziemy z ostatnim transportem, już telefonem dogrywam, bo mi padł telefon niestety i co? Stachu na ledzie, a ja na... Ja normalnie na światłach, ale muszę zrobić długi te ledy, zamontować, bo jest tragedia, ale już zimno, chyba -2 stopnie, po łapach daje jak głupie. Powolutku jedziemy, bo Stachu ma 2 zestawy, załadowane w bitkę i furę, także nie ma co szaleć.